Hejka, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj bitwa z serii Kurs IS-6, ISM-6, o tak, może lepiej brzmi, na mapie Klasztor, czyli Abbey. Na tej mapce ja, szczerze powiedziawszy, za bardzo wam doradzić nie mogę, ponieważ najwięcej będzie zależało od waszej intuicji, od tego, jak sądzicie, że będzie najlepiej. Ja mogę wam tylko jakoś ewentualnie dopomóc, co w razie gdyby coś tam się działo, prawda? Więc tak, jeżeli respi was, tak jak mnie, bardziej na A7 niż na A4, no to warto już to w A7 pojechać, o ile macie wsparcie i o ile nie ma dużo artylerii i o ile nie ma dziewiątek. Tutaj można wtedy pojechać, z tym, że warto mieć parę sztuk złotych pocisków, no jakby coś się działo, żeby mieć wsparcie. Zobaczcie, co się dzieje. Pan Multishow, jako kierowca rajdowy, jedzie sobie sam, jak gdyby nigdy nic. I gdybym spotkał tutaj jakiś pluton, na przykład T3 IS-3 tutaj, wszystkie na mnie, to byłoby papa Multishow. Więc tak nie możemy zagrać. To jest błąd i tak nie należy grać. I zobaczcie, jedzie IS-3 tutaj dokładnie, gdzie ja sobie zaplanowałem. Znaczy, ja tutaj, wiecie, ja ISM-6, ja gram intuicyjnie. Ja nawet nie patrzę sami na składy, tylko jadę w miejsce jakieś, bo totalnie mnie obchodzi, co się będzie działo. Ale to nie na tym polega. Więc no tutaj jest błąd. No, nas jest za mało, a ich jest za dużo, więc tak nie powinno się wszystko oczywiście toczyć tutaj. Jeszcze jak goda ładuje, jak noob, zamiast walić po włazie. No to już nie mam pytań, totalnie. Jeżeli chodzi o środek, tak zagrał Speedu FCM-em. I to samo mógłbym zrobić ja. Tylko tam warto byłoby pojechać, gdyby nie Borsuk, który mógłby być na kapie. A wjeżdżając dokładnie w miejscu... Czekajcie, bo tutaj wy się skupiacie na walce, a ja sobie gadam głupoty. Z góry. Widzicie tutaj tą uliczkę? To jest dokładnie F4-E5. Tam Borsuk ma przestrzał. Wjeżdżając tam, Speedu chyba barwał pestkę, byłe. Gdyby nie mieli TD-ków jakichś mocnych, tylko jakieś co walą za 400, gdyby mieli dużo medów, takich papierowych, typu T4-4 Indian, nie mówię jakieś typy, bo tego to nie przebijamy i jestem przejść bez golda, to można byłoby wjechać na środek. Ale trzeba byłoby mieć wsparcie. To byłoby dobre, bo mogłoby pomóc wygrać nawet bitwę. Gdyby były dziewiątki, no to ja bym na przykład nie pojechał w to miejsce, gdzie teraz jestem, i bym pojechał raczej tak na to E2, licząc się z tym, że muszę mieć wsparcie innych dziewiątek. Bo jeżeli nie, to bym bardzo ostrożnie grał. Co więcej, na pewno tam na E2 można jeździć ISM-6, jak są ósemki. Dlatego, że po prostu spokojnie będziemy przebijać. I tam też często jeżdżą jakieś medy, może jakiś light nawet trafi zabłąkany. Jakoś sobie ten damage nabijemy. Tutaj strasznie kiepski strzał, w ogóle nie wiem, co to miało być. Ale tragedia totalna. Więc jakie są wnioski? Wszystko zależy od losowania. Ale tak czy siak, jeżeli są ósemki, można pojechać na mida, na lewo i na prawo. I naprawdę wszystko będzie dobre, o ile wy się dobrze tam czujecie. Jeżeli myślicie sobie tak. Ja tym jadąc zawsze w kanionie jadę i tam, czyli linię 1-2, jadę tam. Ginę, prawda? No to po co tam jechać? No to już pojedźcie tutaj, nawet już tak bez tego wsparcia, ale przynajmniej nie narzekajcie, że potem ja wam mówię i coś jest źle. No tak nie może być, no. Musicie sami wyczuć mapkę. Tutaj nie ma sprawdzonego sposobu zawsze i tak głównie będzie zależało od tego, ile gdzie pojedzie paziów. I teraz tak. To jest kanion, linia 1-2. Środek to jest mid, to jest klasztor. 7-8-9 linia to jest kiszka. Tak sobie zapamiętacie tę mapę, bo to się może wam przydać i na CW, i na turnieje, i na bitwy drużynowe. Nie, już nie ma tej mapy na tych bitwach drużynowych. Na cokolwiek, no lepiej zapamiętać, tak się oznacza tę mapę. Przynajmniej tak się za mojej kadencji tę mapę oznaczało. Okej, okay. Więc mam nadzieję, że się rozumiemy. 2700 uszkodzeń, nie za wiele. Ale kurna, walić to. Przynajmniej sobie postrzelałem. I te IS-3 dobrze, że tu nie pojechały w trójkę, bo byłoby lipnie strasznie. 3 kile zrobiłem ja, 3 kile zrobił Creative, oczywiście Speed, Noob, 2 kile. Co to w ogóle jest 2 kile? Ja nie wiem. Jak można zrobić 2 kile? Przecież to jest taki wstyd. Jeszcze dostał od Borsuka pewnie. Nie, dał się sfarmić Borsukowi. A sam wyzywał Borsuka. Ja pamiętam tą bitwę. On krzyczał,
Kurna, zasrany znowu borsuk. Trzeba powiedzieć, troszeczkę to gorzej, ale to jest moja wersja. Także. No, Abbey, mapka, którą. Oczywiście te wszystkie rzeczy, które omówiłem, działają w dwie strony, czyli skapa górnego i południowego. Wielkie różnicy na tej mapce między tymi bazami nie ma, więc można improwizować. Tak czy siak. To wszystko ode mnie. Mam nadzieję, że bitwa Wam się podobała. No i będziecie grać tę mapkę skutecznie i lepiej ode mnie, bo 3000 to nie jest wcale tak dużo. Bitwy tam pokazuję dlatego, że nie mam na ten moment lepszej, gdzie nie wystrzelałem od razu całego magazynku goldowego. No nie magazynku, ale całego golda. O. Tak czy siak. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.